pomysł na świąteczną ozdobę. Świąteczny lampion. Każdy może ozdobić swój lampion według własnego uznania. Będzie on idealną ozdobą na wigilijny stół. Ja do ozdobienia mojego lampionu przygotowałam wazon lub słoik, sztuczny śnieg, kokardkę, szyszkę, taki łańcuszek z gwiazd, rogi renifera, aniołek, dzwoneczek i dwie sztuczne jarzębinki oraz gwiazdkę. Najpierw wsypię sobie sztuczny śnieg do mojego wazonu. Dodam może ten, najpierw może tą lampkę. Świąteczkowy łańcuszek. O. Może dodam tego aniołka w to miejsce. Będzie idealnie według mnie. Tutaj taki dzwoneczek. I rogi renifera. Myślę, że tutaj by pasowały. Na sam koniec można przykleić takie oto jarzębinki albo to, co przygotowaliście, albo jakąś gwiazdkę, szyszkę, cokolwiek. Serdecznie Wam polecam zrobić taką świąteczną ozdobę, aby wprowadzić sobie na stół wigilijny piękny, świąteczny klimat. Do zobaczenia! Witam Was dzisiaj w moim... Pokażę Wam, jak zrobić bombki na choinkę z piernika. Potrzebne do tego będą 40 deko mąki, 12 deko cukru pudru, 2 jajka, łyżeczka sody, 6 deko masła topionego, 2 łyżki przyprawy do piernika, jeszcze będzie potrzebna 16 deko miodu oraz 2 łyżki kakao. Sodę, przyprawę do piernika oraz kakao. Mieszamy to. Skończymy ugniatać ciasto, formujemy z niego kulkę i owijamy folią aluminiową. Po czym wstawiamy do lodówki na całą noc. Do zobaczenia jutro. Po wyciągnięciu ciasta z lodówki i rozpakowaniu go trzeba urwać kawałek ciasta. Pognieść. Dobrze dodać trochę mąki, żeby się mniej kleiło. I będzie trzeba rozwałkować ciasto. Na
grubość 2-3 mm. Rozwałkowujemy. I wycinamy okrągły kawałek ciasta. Potem bierzemy gotowe foremki lub miseczki metalowe i nakładamy na nie ciasto. Moje bombki się już upiekły. Teraz trzeba je skleić. Bierzemy dwie części. Przejeżdżamy lufrem, który wcześniej zrobiliśmy z białka, cukru, pudru i soku z cytryny. Odkładamy lukier na bok, bierzemy wstążeczkę, składamy ją. Przykładamy do jednej strony i przykładamy do drugiej strony, tak. I odkładamy bombkę na bok, żeby lukier zastygł. Ja już mam kilka gotowych, dlatego biorę zastygniętą i ją udekoruję. Kończymy dekorować. Również odkładamy bombkę na bok, żeby wystygła. A tak wyglądają gotowe, udekorowane, ładne bombeczki. Dziękuję Wam za oglądanie i zachęcam do spróbowania zrobienia bombeczek samemu. Cześć! Autorstwa Igi Żebro. W pewnym lesie mieszkała sobie choineczka, która pragnęła, aby ktoś wyciął ją na święta i ładnie ozdobił. Kiedy nadszedł ten dzień świąt, po południu zebrało się dużo ludzi i wszyscy ścinali choinki. Jednak nikt nie ściął choineczki, która bardzo się z tego powodu zasmuciła. Jednak pod wieczór, kiedy użalała się nad sobą, przyszedł brodaty pan w czerwonej czapce i białym pomponie. Powiedział, że ta choinka, która się świetnie nada. Choineczka podniosła wzrok i ujrzała świętego Mikołaja. Ucieszyła się. Bardzo, ale to bardzo. Mikołaj wyciął ją, przyniósł do domu i ozdobił najpiękniej, jak się tylko dało. Choineczka pełna radości stała przy kominku. A Mikołaj zaprosił całą swoją rodzinę i świętowali. Choineczka nigdy w życiu nie była taka szczęśliwa. Dziś pokażę Wam, jak zrobić ozdobny napis świąteczny. Do jego potrzebowania potrzebujecie nożyczek, złotego pisaka, ołówka, wstążki lub sznurka, dziurkacza, białej i czerwonej kartki papieru. Rysuję litery na odmiennie. Raz na czerwonej, raz na białej kartce papieru.
Jak już wszystkie litery mamy narysowane, wycinamy je. Jak już mamy wszystkie litery wycięte, ozdabiamy je złotym pisakiem. Jak mamy już wszystkie litery ozdobione, dziurkujemy je. Gdy skończyliśmy dziurkować litery, odcinamy tyle, ile potrzebne nam jest sznurka. Nawlekamy litery. Gdy już wszystko nawlekliśmy, wystarczy przywieszyć w dowolnym miejscu. Dekoracja prezentuje się tak. Świąt Bożego Narodzenia przy roziskrzonej choince. Cichną spory, wszyscy uśmiechają się do siebie, a dzieci z bijącym sercem wypatrują pierwszej gwiazdki. Ten wyjątkowy, czarowny nastrój to w dużej mierze zasługa pięknych, wigilijnych tradycji. Niektóre liczą nawet po kilkaset lat. Choinka przynosi szczęście. Zwyczaj strojenia drzewka dotarł do Polski na początku XIX wieku. Wcześniej wieszano pod sufitem więcej jodły. Zielone gałązki oznaczały moc i niezniszczalność sił witalnych, tkwiących w przyrodzie. Wierzono, że chronią one domostwo i jego mieszkańców przed mrokami i złymi mocami. Swoje drzewko można ubrać już dzień przed Wigilią. To właśnie w takich chwilach rodzi się świąteczna magia. Sianko pod stół. Wigilijny stół przykrywany jest białym obrusem, pod który wkładamy sianko. Symbol ubóstwa, w jakim na świat przyszedł Jezus. Tym samym siankiem gospodarze zapewniają sobie dostatek i powodzenie na kolejny rok. To wierzenie pogańskie. Puste nakrycie przy stole. To jedna z najważniejszych wigilijnych tradycji. Na wielu stołach stawiane jest dodatkowe nakrycie. Jest przeznaczone dla wędrowców. Ta wigilijna tradycja ma jednak swoje źródło w pogańskich obrzędach, a symbolika związana jest z biblijną wędrówką świętej rodziny. Oznacza też pamięć o tych, którzy od nas odeszli. Opłatek. Przełamując się nim, wyrażamy gotowość dzielenia się chlebem z innymi. Gest ten jednoczy ludzi. W Polsce opłatek pojawił się w XVIII wieku. Przypisywano mu wiele magicznych funkcji. Wrzucony do studni miał oczyszczać wodę. Dodany do ziarna zapewniał dobre plony. Zaś zbłąkany w lesie miał pomóc odnaleźć drogę. Pierwsza gwiazda. Była symbolem do rozpoczęcia wigilijnej wieczerzy. Dlaczego? Gwiazda ukazała się trzem mędrcom ze wschodu. Był to znak, że dzieciątko wkrótce się narodzi. Dlatego też wypatrujemy jej, by kiedy tylko zabłyśnie zasiąść do wigilijnego stołu. Dawniej musiała być nieparzysta i potraw, bo to miało przynieść urodzaj. Potem 12, tyle ile apostołów, a każdej potrawy trzeba było należało spróbować. Inaczej biesiadników ominęłoby szczęście w nadchodzącym roku. Święty Mikołaj. To wcale nie postać z bajki. Święty Mikołaj żył naprawdę na przełomie III i IV wieku. Był biskupem miasta Mira, dzisiejsza Turcja. I wysławił się tym, że swoim majątkiem dzielił się z biednymi. Kolędy. Podczas świąt rozgrywałem prawie we wszystkich domach. Pierwsze kolędy zaczęły powstawać już w XIII wieku. Zaś najstarsza, polska kolęda, anioł pasterzom mówił, pochodzi z XV wieku. Kiedy śpiewano też pastorałki,
proste ludowe pieśni, z którymi pocieszano narodzenie dzieciątko, ofiarując mu schronienie i poczęstunek. Taka noc jest raz do roku, przynosi radość i niebiański spokój. Dzieciątko małe w brzuchu leży, kto tylko może, do niego bierze. W miłości, szczęściu i pomyślności życzymy Wam roku pełnego radości. Święta Bożego Narodzenia zbliżają się do nas wielkimi krokami. Dlatego z tej okazji nasza ekipa Spontaneous TV życzy Wam zdrowych, ciepłych i rodzinnych świąt. Wesołych świąt! Kochani widzowie, z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia cała ekipa Spontaneous TV życzy Wam dużo zdrowia, szczęścia, trafionych prezentów, przepysznych pierniczków i wigilii spędzonej z najbliższymi w ciepłej, domowej atmosferze. Nasi wierni widzowie, którzy śledzicie nasz kanał Spontaneous TV, chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe. Niech te święta przyniosą Wam wiele radości i pokoju, wzajemnej życzliwości, a przede wszystkim tak dużo, ale tak naprawdę dużo zdrowia w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji epidemii. Ciepłym otulmy naszych bliskich i uśmiechnijmy się do siebie wzajemnie. Niech magia świąt zjedna nas wszystkich, a w domach naszych poczujmy się jak w niebie. A nowy rok niech przyniesie Wam jak najmniej zmartwień i trosk, aby wszystkie Wasze marzenia się spełniły, aby każdy dzień przynosił Wam wiele radości i uśmiechu.